piątek 20 listopada. Witam Was bardzo serdecznie z parafii ewangelickiej w Mrągowie. A witam Was słowami z księgi proroka Daniela, z 2 rozdziału, z 21 wiersza. On zmienia czasy i pory, on utrąca królów i ustanawia królów. Oraz słowami z objawienia świętego Jana, z rozdziału 15, z wierszy 3 i 4. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twojego? Potem rzekł Bóg: niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór dni i lat. Bóg od momentu stworzenia świata dał człowiekowi możliwość odmierzania czasu, a także dostrzegania pewnej cykliczności przeżywanych pór roku czy też pór dnia. Jednak Bóg ma jako Stwórca możliwość ingerowania w stworzony przez siebie świat. Nawet w ową cykliczność ma tą możliwość, bo wszystko dzieje się z Jego woli i za Jego przyzwoleniem. Wszechmoc i wielkość Boga pozornie najlepiej dostrzegać jest w tym, co małe i mikroskopijne. Analizując człowieka jako żywy organizm, możemy dojść do przekonania, że to doskonała konstrukcja, na której działanie wpływ mają poszczególne komórki. To one mają przypisane konkretne role i zadania. I człowiek może cieszyć się pełnią życia wówczas, gdy te pojedyncze, mikroskopijne elementy działają w sposób prawidłowy. Dużo w tym wszystkim zależy również od nas, od stylu życia, od sposobu odżywiania, od narażenia na stres i wielu innych czynników, które mogą zaburzać funkcjonowanie tej cudownej maszynerii naszego organizmu. Patrząc jednak szerzej na świat jako całość, dostrzec możemy, że takich struktur jak nasz ludzki organizm jest znacznie więcej, bo to cała stworzona przez Boga flora i fauna. To one tworzą tą skomplikowaną strukturę ziemskiego życia. To z woli Bożej jedni też otrzymują władzę, a inni ją tracą. Chyba doskonałym przykładem są tutaj królowie Izraela, jak chociażby pierwszy z nich Saul i kolejny Dawid. Czyż nie jest dziwnym, że oto droga do władania krajem wiedzie z pastwiska na tron? Ale ten tron można też łatwo utracić, kiedy człowiek odwraca się od Boga i prawdy Jego słowa, w którym jest objawiona Boża wola względem każdego z nas. Ale czy my ludzie z tą wolą, Bożą wolą się zgadzamy? Czy rzeczywiście uważamy drogi wyznaczone przez Boga za sprawiedliwe i nie buntujemy się przeciwko nim? A może częściej niż prawdy Słowa Bożego słuchamy siebie i w głowach mamy dobrze zapamiętaną sentencję wypowiadaną przez matkę filmowego Pawlaka: sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Czy dzisiaj współczesny człowiek czuje jeszcze respekt przed Bogiem? A może nie ma dla niego miejsca, bo jest zbyt
wymagający, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Gdzie jest Twój Bóg? Mówisz, że jest wszędzie. A skąd to wiesz, skoro Go nie widzisz? Skoro mówisz, że jest, a Twoje życie wygląda tak, tak wygląda dla innych, jakby Go w wielu miejscach nie było. Zatem kto może pytać słowami, któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Jedynie ten, kto dostrzega Boga wszędzie i stara się sprawiedliwie postępować. Nie mów, że Bóg jest wszędzie, skoro za wszelką cenę udowadniasz swoim życiem, że jest inaczej. Amen. Pozostańcie z Bogiem.